XX wiek to dla polskiej historii dwa symbole. Jan Paweł II i Solidarność. To symbole zwycięskie, bo kiedy pamiętam w 1979 roku nasz papież był na pierwszej pielgrzymce i wypowiedział na zakończenie tej mszy pamiętne słowa: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To wydawało się to takie marzycielskie, takie niezwykłe. A ledwie rok później powstała Solidarność. Powstało wielkie społeczne poruszenie i wielka nadzieja. Można odwoływać się do wielkich symboli. Ja mam takie też symboliczne przeżycie, bo jako student byłem na praktyce w Stalowej Woli i pamiętam, tam taki był ogrodzony teren, nad którym był wielki transparent: cały naród buduje socjalizm, a na płocie taka mała tablica: budowa wstrzymana. I to był taki czas, kiedy wszyscy mieliśmy wielką nadzieję, złamaną potem przecież przez stan wojenny, i bardzo trudno było potem ten wielki optymizm odzyskać. Ale po paru latach zaledwie zmienił się czas, system, zaczęliśmy odbudowywać nasze państwo. I kiedy po 1989 przyszła wolność, byliśmy przekonani, że odbudowujemy nasze państwo w każdym kawałku, w każdym miejscu, że mamy poczucie tej wspólnoty. Później przyszły też inne doświadczenia. I kiedy dzisiaj tak popatrzcie na to z pewnej perspektywy, to państwo spełnia nie tylko rolę związaną ze wspólnotą ludzi mieszkających na tym terytorium, nie tylko rolę wspólnoty narodowej, ale też stało się uczestnikiem procesów europejskich, globalnych, i czasami te interesy się zderzają. I potrzeba dużo wyobraźni, ale też potrzeba takiego szerszego spojrzenia, nie tylko na te nasze tutaj polskie problemy, ale także na to, co się wokół nas dzieje. Bo polski pracownik nie jest wrogiem polskiego pracodawcy. I polski pracodawca nie jest wrogiem polskiego pracownika. Często ta konkurencja ma charakter światowy, globalny. Ja posłużę się jednym prostym przykładem, dla mnie takim bardzo też osobistym, bo kiedy zaczynał się kryzys, instytucje finansowe zastawiły takie pułapki w transakcjach na asymetryczne opcje walutowe. Tu też ograbiły parę firm. I tak z pewną przykrością patrzyłem, że niektórzy, kłócąc się tutaj o drobne rzeczy, nie potrafili tak jeden z drugim solidarnie obronić naszych firm. Bo może dzisiaj nie potrzeba by podwyższać podatków. Podaję ten przykład jako taką ilustrację, bo pamiętam też z tej mojej tradycji, jak były te różne trudne chwile, to w tej naszej ludowej tradycji jest ta przypowieść, którą właśnie Witos powtarzał, o takim człowieku, co szedł na targ i z tym workiem i co jakiś czas go tam potrząsnął. Pytają: co ty robisz? Ano, niosę króliki na targ, to jak im tam parę razy przyłożę, to gryzą się między sobą i nie drapią mnie po plecach. Bardzo ważne jest, żebyśmy nauczyli się, jak dzisiaj rozpoznawać to, kto nas tym kijem szturcha. Żebyśmy też potrafili nauczyć się rozróżniać te interesy i umieć razem ze sobą współdziałać.